witajcie, witam was na dzisiejszym filmie. Oto kolejny film z serii Młody Rolnik. Tak jak widzicie, ja sobie masejem zbieram siano z tą przyczepą pożyczoną od sąsiada. To jest szczepa Autosan D50. Zaczynamy sobie zbierać to siano, bo ja już te 50 ponad niecałe 60 balików zebrałem. Jeździmy, zbieramy się, a to trzeba. Pieniądze mamy za to, że na usługach pracowaliśmy trochę. No i pieniądze mamy. Dzisiaj się filmie, jak podbieramy to siano, jeszcze tą słomę. Nie wiem, czy na raz to weźmiemy, bo masy tu ma biedę podjechać pod taką małą kurkę. Bardzo nierealnie to jest zrobione z taką szczepą. Taki ciągnik nie potrafi przyczepą podjechać 60 kostek pod taką małą górkę, kopie się. Na spokojnie 400 balików by pociągnął. Na paru przyczepach, na dwóch nawet na okładę. Na dwie lawety. Z 60 belkami nie poradzi jechać. Dobra, siano weźmiemy na tą przyczepę. Siano całe będzie wzięte na raz, a później przyjedziemy po... Masej się kopie. Lekko zgrywa trawę, żeby tylko... Nie zakopać się bez, bo podjedziemy. To wyjeżdżamy. Jedziemy przez żwirownię, bo tam w ogóle nie podjedziemy pod tą górkę. Tak realnie stamina, że na trójce, na dwójce terenowej nie potrafimy ujechać do takiej górce. Ale do górki nie ma. Normalnie szkórką terenową gdzieś pojechać. Tędy sobie wyjdziemy, no bo nie ma jak. Dobra, wyjeżdżamy sobie na drogę i lecimy na gospodarstwo z tym. Bo kamienie jedziemy, no bo będzie tak pod tą górkę ciężko objechać. Musimy jechać dookoła. Przyblokowało, bo samochód nam wyjechał. Znowu będzie ciężko ruszyć.
Zjeżdżamy sam. Kurki tu nie będziemy dawać. Zaraz skręcamy. W sumie dwójką możemy sobie wyjechać. No i taki łuk wziąłem. Prawie tu ten czas zacząłem nawet. Co to ten nam jeszcze nie robi? Jeszcze polecę tu się wynieść 4 metry, żeby to się nie ma. Trochę się przyznamy. Parę kostek do prób wrzuciłem. Żeby krowy tu miały na dole na zapas. Powoli zrzucamy. Mamy też kostek na dole, to zostawimy, nie będziemy tu do góry czepać. Dobra, to już wystarczy. Teraz idziemy sobie bardzo tam odchodzić. Jeżeli się nam to lepiej porzucało. Bo to też się nam nie opłaca brać. Myślę, że tam będziemy trafiać w tym wyceniu. Syperka i rzucamy tam do końca. Leci sam.
będziemy dawać klubu. Jakby jakaś fajna maszyna wyszła do zbierania kamieni, to byśmy się pobawili w tym akcji, taka na przykład 1,20 m, a nie zapotrzebowanie tutaj mocy. Do Maseja na przykład ze 40-50 koni.
masz na taki pomysł podrzucić, żeby coś zrobił. Jak ktoś może robi, to może by coś zrobił. Taką maszynę, taki za Maseja, no i fajnie by kamienie wyspieraliśmy sobie. No i będziemy raczej wynajmować dużo sprzętu na zbieranie kamieni, na mniej realną akcję. Ale jakby była jakaś konkretna maszyna, taka mniejsza, dobrze wykonana, no to chyba byliśmy się w tą akcję. Jeszcze 5 kostek, to te 5 kostek musi tu gdzieś wejść. O, jedna się na to na dyszel położył spać. Wiadomo, jak już muszę, to niech już tu jest na tym dyszlu. Tak go myślę, że dowieziemy, nie spadnie nam. Pełna szczepa załadowana. Słuchne, do tego narzucane. Wygaszło jeszcze 3 razy tyle kostek, jakby się to układało. No, nie ma czasu na układanie. Zwieść i jedziemy tworzyć kolejne pole, tresować i zwrócić. W sumie to tu damy 2 belki. Może nam zostawić z tego dusza. Się ostro nie będzie skręcać. Myślę, że nie wyjecą. Miniaturę sobie zrobimy. Dobra, i ruszamy do te belki nam te. Na tej przyczepie się ruszyłem, żeby tylko dojechać i nie spadł na. Trójką sobie lecimy, myślę, że nam to wystarczy. Trochę się zwolnimy.
jeszcze co powiemy, żeby to kostek sumy nie potracić, jak się będzie na drogę wyjeżdżało. No a tu chodzi. Wójta, wójta jest zaraz w szkółce, my wrócimy i idzie. Do gospodarstwa nie jest daleko, ale ładna droga, to było raczej to jest trudno. Przyczepą całkiem inaczej się zajeżdża niż tamtym. O, na gospodarstwie się zawracamy, bo spadły z myśla. Ale tak to ładnie się podniosło. Dopiero przy ostrym zakręcie, jak chcę cofnąć, ładnie się masy prezentuje z tą przyczepą pełną schodną. Tu sobie to będziemy rzucać na środek, a później się to prawdopodobnie na prawą stronę przerzuci i się będzie później brało. Tak sobie zgasimy, odpalamy bizona i lecimy sobie kość ten kawałek. Oto tu ten 30-parowy. Za tej wierzby nic nie widać. Jedzie ich i jedzie. Od tamtej nic. Od prawej tu chyba też nie jedzie. Nie jedzie nic. Jeszcze nadmiemy na pole. Jedzie, ale by nie stanął. Tak się ma nic. Sztrąbić. Poprzeczniak to jest sieczkarnia, przewracamy. To nam się schowali, bo zaraz sobie tu sieczkarnię połączymy. To tutaj poprzeczniak i ten kawałek, który musi być wyprysnąć, bo trzeba się tak męczyć.
Dobra, i lecę na siebie. Dobra, niech tu pracownik to przeleci, a my odpalamy 30. Odpinamy kresę, zapinamy tą przyczepę i lecimy na pole. Jak zajedziemy na pole, to będziemy sobie słomę zrzucać. Sobie słomę ściepować. Tam do góry sobie rzucamy. No tu już to tak łatwo nie będzie to rzucenie, bo tu są mniejsze drzwi. Będzie co chwilę trzeba iść to poprawić. Albo tak sobie to zrobimy i będzie do mnie. Tą belkę też weźmiemy. No, nawet szybko to zrzucanie idzie z tej przyczepy tam. Lepsze to niż te okrągłe bele. Tak w garażu tyle miejsca zajmują, a teraz garaż będzie tylko na ziemniaki. Ziemniaków też tak dużo nie będzie. To i na maszynę będzie miejsce, więcej maszyn się schowa. Bo tak te belki dużo zajmowały miejsce. I kosiarkę się schowa, i przetrząsarkę, i można zgrabiarkę nawet schować. Też któraś przyczepa na pewno schowana będzie. Od razu więcej miejsca będzie, jak to jest słoma cała, chyba będzie niż tam.
Zaraz pójdziemy sobie tam na prawo, przerzucimy tą słomę. No bo tej słomy tyle będzie, no i zajmie na pewno więcej miejsca niż siano. Bo jakby tego siana było 120 kostek, no to słomy na pewno będzie więcej. Bo każde pole nasze z pszenicy presujemy. Teraz musimy sobie to tam rzucać. Wszystkie belki. Tu na tą stronę. Można 1000 kostek załadować na górę i się tu zmieści. A tu już mamy 100 kostek. To tu mamy 30. Tu będzie jeszcze 100. Tu mamy 130. Tu mamy 60. 200 kostek na spokojnie wejdzie, no i też z 200 kostek wejdzie siana i słomy, tyle że Ferguson na razie może stać, praca mi była pełna akurat. Myślę, że 4 tony stąd przywieziemy z tego kawałka. Tak już 3,5 tony pełny zbiornik był. Weźmiemy to tak w tą stronę pojedziemy, więc nie ten pasek się weźmie na raz. Taki wąski pasek można lecieć. Dobra, wysypujemy. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika. Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym filmie. Prawdopodobnie z presowania i z koszenia pszenicy. Trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć, siema.